Siemanko, z tej strony Gabi95, witam was w 8 odcinku gry Jade Empire. I mimo, że sądziłem, że będziemy kończyli etap tej wioski, to jak się okazuje, jednak się troszeczkę pomyliłem. Mamy jeszcze jedno zadanko do wykonania, w którym to mamy odszukać Lorda Yuna, który znajduje się w lesie i do tegoż to lasu się udamy. No i też tak szybko troszeczkę przypominając, co się działo po drodze, idąc. W poprzednim odcinku byliśmy w obozie piratów tak naprawdę, gdzie staraliśmy się uzyskać czy pozyskać ten latający pojazd, tą muchę czy ważkę, jak to tam wynalazca zwał. No i tam będąc, udało nam się tego dokonać. Odnaleźliśmy sobie ważkę. Dostaliśmy do pomocy niebo jako wojownika. Dobra, zaraz zobaczymy, co ziomek chce. Dostaliśmy pomocnika o nazwie, który zwie się Niebo, ale też jakiegoś szalonego mechanika, który właśnie tą ważkę stworzył i nam będzie pomagał latać. Przy okazji też uratowaliśmy kobietę razem z jej córką, które wychodziły z tego miasta na samym początku, gdy tutaj dotarliśmy. Oraz napotkaliśmy Gao Większego, który chciał nas zabić za to, że my zabiliśmy jego syna, czyli tak naprawdę pomścić swoje dziecko. No, ale jak widać, nie udało mu się to. Jesteśmy żywi, cali i zdrowi. Niebo przyłączył się do nas, bo pozyskał trochę informacji i uważa, że to nie Gao stał za śmiercią jego córki, za porywaniem mistrza Li, tylko ktoś nad nim stojący i chce nam w tym pomóc, żeby tą, nazwijmy to szajkę, czy tą gildię pokonać, czy w jakiś sposób ukarać. These trees are sick. They bend like they're in pain. Narawa ir kwanuk noka okir okir ifuir wo. Było tak źle. Spotkaliśmy już Lorda Yuna, który no jest zarządcą może albo strażnikiem tego lasu, w którym to drzewa się uginają, cierpią, według tego co powiedział Dziki Kwiat, a dokładniej demon w niej przesiadujący. Lord Yun uważa, że lisica, która jest strażniczką tego lasu, albo nie radzi sobie z problemami, albo zginęła. Więc mamy się do niej udać i ją albo uratować, albo w najgorszym wypadku zniszczyć. Ale najpierw mam się rozeznać, co i jak. No i tutaj, na tym rozstaju, jak rozumiem, będziemy chcieli iść właśnie w lewo do świątyni właśnie postawionej tej lisiczce. Dup, co mi tak przyjebało? Jak dotrzemy do tej świątyni, będzie czekał na nas łowczy, który podobno zna rytuał, którym będzie w stanie przywołać tą lisiczkę i tym samym może nam... No jak ona się przywoła, no to prawdopodobnie coś się tam rozeznamy. Takie małe kapliczki do czegoś tutaj miały służyć. One oddziałują w jakiś sposób na magię, na ki.
Ale no, ni chuju nie rozumiem, o co chodzi. Także chyba chwilowo nie będę się tym przejmował. No jak widać, spotkaliśmy lisiczkę. Raczej nie była przyjaźnie do nas nastawiona. Ale wydaje mi się też, że ziomek, którego spotkaliśmy, sam w sobie również był jakoś podejrzany. I zastanawiam się, czy po prostu lisiczka go nie rozwaliła dlatego, że on w jakiś sposób szkodzi temu lasowi. I sądziła, że my też jesteśmy jednym z takich ludzi właśnie, powiedzmy złych. Dlatego chciała nas pokonać. Czy skamienić. Ale jej się to nie udało. Lord duchów, no dobra. Storm Dragon. I must try something. Longsword. I must Dire Flame. Stoimy na rozdrożu. Gospoda Popas Pielgrzyma, czyli gospoda, do której chciał ten ziomek, żebyśmy poszli, albo świątynia Leśnego Cienia. I Leśny Cień to jest właśnie ta lisiczka. I udamy się do tej świątyni właśnie. Mam nadzieję, że będzie chciała ze mną porozmawiać. No i a jeśli tak, to sądzę, że się jakoś dogadamy i będziemy w stanie... Będziemy w stanie coś ogarnąć i żyjąc z nadzieją uratować w jakiś sposób ten las. Są jakieś kuźwa... klejnoty. Hmm.
Dobra, czarny wicher. Jakiś ziomek, który dość spoko się napierdala z duchami. Prawdopodobnie jakiś pijusz trochę. Oj, nie bij mnie. Nie wyraziłem na to zgody. Dobra, wymienimy sobie na nieśmiertelny głos. No patrz, jak tak będę strzelał, to nigdy nie sięgnie. Przestań go odpychać, ty jebany duchu, demonie. A pierdolę. Dobra, skorzystamy troszkę z mieczyka, bo czemu by nie. Ten wielki, ten właśnie byku, to jest czarny wicher. Dość potężny, bardzo zabójczy przede wszystkim wojownik jadojterowego cesarstwa. I tak pojebany ziomek, że sam napadł na twierdzę wrzeszcząc i będąc na Golasa. Oczywiście troszkę przeinaczono historię, bo również był napierdolony w trzy dupy. I prawdopodobnie dlatego goły biegł na fortecę zaatakować, więc wystraszył tam pilnujących strażników. I poznałem sobie też nowy styl. Bardziej z ciekawości, żeby sobie go sprawdzić. Bo niektóre style można po prostu kupić, żeby się ich nauczyć. No i jakieś techniki, które wzmacniają w jakiś sposób moje moce, moje statystyki i tak dalej, więc też sobie to dokupiłem. Dobra, tego jednego ściągniemy tym jeszcze. A zaraz skorzystamy z legendarnego uderzenia, czyli z tego nowego stylu. Czyli styl bardziej nastawiony widzę na kopniaki. Ale to mi się nawet podoba. No, fajnie, ładnie wygląda. Coś takiego lubię. Szkoda, że nie mogłem go wybrać od początku, a przynajmniej go na początku nie widziałem. Jeb go. Dobra, kolejny duszek. Ja bym wolał dobić tego tamtego z tyłu. A, chociaż jeden chuj. Oboje czymś strzelają. Więc już jeden z głowy, drugi. Też kolejny duch. Sporo ich nawet, jak na taką małą miejscówkę. Ale light, dostajemy przynajmniej expika. Dobra, przeciwnicy pokonani. Znak. Aha, czyli to jest... Gdzie ja jestem? Ha, tędy do gospody już. Okej. Okay. A tu do lądowiska, czyli to też jest takie zwykłe obejście. Czyli spoko. To jeszcze tak, wrócimy sobie tam na dół. Opowiem jeszcze o tym drugim z kolesi po drodze. Drugi koleś to liściasta włócznia, czyli dawny łowczy lorda, ojca tego lorda naszego, który wysłał nas tutaj z zadaniem. I ten łowczy został nauczony właśnie rytuału, o którym wspominałem. I będziemy musieli ten rytuał wykonać. Z tym, że no problem taki jak był, nadal jest. A mianowicie, ktoś podjebał klejnoty. Prawdopodobnie stąd jakiś klejnot. Albo stamtąd. Nie jestem pewien, co i jak. Boże, może tu jest jakieś światło. Bo te się świecą. Zaraz się pewnie przekonamy. Tak czy inaczej, ktoś podjebał jakiś klejnot, ktoś bardzo mały i co wyglądałoby na ślady dziecka. Podjebał klejnot i zaniósł w stronę gospody. I mamy się tam udać, żeby ten klejnot pozyskać. I to też zrobimy, choć przy okazji zwrócę uwagę, że wydaje mi się, że za kradzieżą klejnotu mógłby stać jakiś szczurzy demon, bo one też są małe, powiedzmy wielkości dzieci, i przy okazji wystarczająco silne, żeby taki klejnot buchnąć.
I przeczytamy sobie teraz te dwa zwoje, które mamy, jeden tu, jeden tam. Pierwszy to Kroniki Świątynne. Czyli pierwsza notka mówi o tym, że nowy Lord Yun dość chujowo się uczył, chujowo zapamiętywał to, co mieliśmy. Ale chodzić będzie o kolory i tam są te klejnoty, więc wydaje mi się, że te klejnoty będą wysyłały światło, które będę musiał doprowadzić tutaj. I kolor lata i zimy, czyli czerwony i niebieski, aby stworzyły fiolet. Jako ten fiolet też jako swoiste przypomnienie dla tego syna, żeby mu się skojarzyło, że dwa kolory ma połączyć. A, bo już rozumiem, o co tu chodziło z tym fioletem też. Fiolet nie jest kolorem ich rodu. Dlatego mnie teraz przez chwilkę zastanowiło, dlaczego tu jest fiolet. Ale właśnie to ma być tym przypomnieniem. Z tego ma być fiolet. Chociaż równie dobrze mógłby zrobić czerwoną, niebieską wstęgę i też by to było dość jasne. A jeszcze druga notka. Burzowa smoczyca. Spoko, bo mamy styl burzowej smoczycy, więc może co nieco nam to opowie coś. Zdecydowanie mniej się dowiedzieliśmy. Mniej niż bym chciał się dowiedzieć chyba. Jakaś zwykła, krótka historyjka opisująca, czy mówiąca o stylu, z którego korzystamy, dlatego że sobie go kupiłem. Ale miałem nadzieję, że może albo coś wzmocni w tym stylu, albo coś więcej się dowiemy, a nie po prostu genezę nazwy i stylu, powiedzmy, tylko powstawania. Przed nami gospoda, więc... No, zaczyna się. Chuje. Rozpieprzymy sobie ich po kolei, oczywiście. Nie ma lepszego rozwiązania ku temu. Lejemy, lejemy. A, szybko poszło. Pchamy się dalej. Mam też troszeczkę wrażenie, może mylne, może nie. Tam coś jest. I rzeczywiście tam coś popierdala. Pójdziemy za tym sprawdzić. Co do mojego może mylnego, może nie, takiej myśli, że wydaje mi się, że może ten nowy Lord Yun, że rzeczywiście tak chujowo się uczył, że źle wykonał rytuał, który miał wykonać i przez to lisiczka się wkurwiła albo coś w tym guście. A, to była jakaś chodząca skała? Nie. You do not know who you dare to threaten. Gaze upon our forms and bask in our glory. Tiger. No i wszystko jasne. Dlaczego im był potrzebny kryształ i... No i jak się okazuje, skąd też choroba lasu. Także dość szybko sobie chyba z nimi poradzimy. Ten, którego bym powiedzmy uznał za bossa, właśnie siadł. A my zrobimy jeszcze smoczka. Myślę, że więcej to odpali. A dobra. Dokończymy na razie tygryskiem. Ale będę się później starał ulepszyć sobie tamto uderzenie, te potężne. Ten nowy styl, bo chciałbym... Chyba bardziej bym się skusił po prostu na walkę kopniakami. Bardziej w kwestiach nie jakiejś siły czy czegoś takiego, ale w kwestii gustu. Mimo że technika, z jakiej korzystamy obecnie, też jest taka bardzo, bardzo fajna, zwinna, szybka i wieloruchowa, to jednak korzystamy z pięści, z dłoni. A raczej bardziej podoba mi się coś, powiedzmy, podchodzące pod karate i tak dalej.
Czyli właśnie w tym przypadku walka tymi kopniakami to będzie. O, jeszcze jeden. Jeszcze więcej. Jeszcze więcej. Dawać ich od razu. Czekaj, a może pójdziemy w to sobie raz tak zawalczymy, a czemu by nie? Dwa demony na polu walki. Nie, nie, prosto, kurwa, easy. Jeps, następny, jeps. Kurwa, może ja to podbiję sobie? Żeby mniej zużywało? Zajebiście się z tym walczy. To prawda, żaba mogła być szybsza. I może trochę wolałbym jednak z tej walki tego demonicznego konia. Ale zobaczymy, zobaczymy. Zastanowię się nad żabą. Ciekawa, ciekawa jest. Mamy świątynny kryształ. A więc możemy skorzystać ze stylu pianego mistrza. Dopóki jestem na bombie, to mogę się bić. A na bombie jestem, dopóki nie dopuszczę przeciwnika do tego ziomka. A on będzie mi rzucał alko. Mimo, że ten styl mi się podoba, ciekawi mnie. Zwłaszcza jeśli ktoś oglądał... Nie pamiętam tytułu filmu, ale też... A może być, że styl pianego mistrza, czy coś o pianym mistrzu z Jackie Chanem. A taki dość starszy film. Też bardzo fajny, bardzo zabawny, zwłaszcza jeśli chodzi o styl walki, sztuki walki. Więc tutaj też takie troszeczkę nawiązanie z tego stylu. I fajnie to się zapowiada. Z tym, że byłby to problematyczny styl do wprowadzenia rzeczywiście w trakcie walk. Wydaje się trochę mozolny. I przy tym właśnie przy tej mozolności mógłby mi wprowadzić wiele problemów. Mamy jeszcze jeden stołek ze swojami. Przeczytamy go sobie. Kucharza odesłałem tak naprawdę do lądowiska Tiena, żeby tam już czekał na mnie. Przeczytamy zwój, pójdziemy do świątyni i zobaczymy co dalej. A więc zwój dotyczy szachrajów. Szachraj? Coś takiego. Okej, okay, czyli tak naprawdę notka dotycząca, no, poniekąd oszustw wywoływanych przez demony, przez duchy. Raczej taka, którą bym podsumował, skoro idziesz do tej lisiczki, to uważaj na to, co ona ci zaproponuje, żebyś się nie wjebał. Przynajmniej tak to obecnie widzę. Zaraz się dowiemy, czy będę miał rację, no trochę później. Nie wiem, jak ona do nas dołączy, czy coś w tym guście. Pogadane z liściastą włócznią już mamy. Włożyliśmy kryształ do cokołu. Będziemy mogli teraz poodpalać wszystkie te przełączniki. Okej, i z niego światło leci tam. Tutaj będziemy potrzebowali przełącznika czerwonego, bo jest on powiązany z... Czemu nie mogę? Czemu nie mogę? Czekaj, tutaj. O. To weźmiemy najpierw niebieski przełącznik, który jest powiązany z zimą. Z chłodem właśnie zimy. Bo najważniejsze są dwie pory roku, tak jak czytaliśmy w notatce. Czyli właśnie lato i właśnie zima. No i za lato będzie odpowiadało oczywiście nic innego jak czerwony kolor. Za zimę natomiast niebieski. Obstawiam, mamy jeszcze wiosnę zieloną oraz jesień jako kolor żółty. Na szczęście nie są nam przydatne, więc idziemy po guziczek, czy coś. Mamy kolor fioletowy, tak jak miało to być. Skupiamy światło. Bada bim, bada bum. Objebane. Teleport. Może być. Chuj, ładnie tu. Bardzo ładnie.
A więc ziomek, który się pojawił, no nie był lisicą, na pewno. Był to ziomek z Departamentu Zniszczeń, Zabójstw, Zgonów i tak dalej. Jakiś duch, jak rozumiem, z Departamentu Kalkulacji, o, i lisy. I on podliczał ilość szkód, jakie wyrządzam, ilość osób, jakie zabijam i tak dalej. I cały taki departament zajmuje się tym, żeby utrzymywać porządek wśród chaosu. Czyli, jak rozumiem, zabiłem powiedzmy 10 złych, czyli jakaś zła osoba musi zabić 10 dobrych, żeby to się wszystko równało. No i jak się okazało, ziomek przez nas stracił robotę. Ale możemy go wezwać, bo został zdegradowany do kupca, to nazwijmy. Zimbu, magiczne liczydło. Niebieski biurokrata. I on jest teraz naszym kupcem, takim w sumie powiedzmy podróżnym nawet, bo możemy go właśnie tak przed chwilką to zrobiliśmy wezwać. Dzięki czemu w każdym miejscu, o każdej porze mogę sobie zrobić zakupy. I sądzę, że może to być korzystne, ale nie będę też przedłużał, ciśniemy dalej. Aha, znów żabie demony, ale spoko. Jeden z głowy, drugi z głowy. Okej, czyli troszeczkę jeszcze się klaruje sytuacja. A więc las choruje ze względu, że przebudziło się bóstwo zwane matką. I matka była, czy jest w sumie jeszcze, bo jeszcze jej nie pokonaliśmy, bóstwem właśnie od kanibali. I ona im pomogła stać się tym, kim są. Styl konia demona, zajebiście. Nazwa chujowa, ale bardzo mi się podoba wygląd tego stylu, więc od razu, bez kurwa zastanawiania się, nie to, w drugą stronę. Koń demon zamiast żaby demona. Będziemy teraz kuniem. Demonicznym kuniem. Ale wracając. A więc matka. Ja pierdolę, jeszcze co. A więc matka się przebudziła i jest w stanie wysyłać teraz swoje demony właśnie tutaj do niebios, do lisicy, i one toczą ze sobą powiedzmy jakiś spór. I im bardziej trucizna matki w ciele lisicy się rozprowadza, tym bardziej lisica jest słabsza i ma więcej problemów. Przez to też las wariuje, las się truje, czy las ginie. Jeszcze będzie żył, dopóki powiedzmy tutaj wszystkie liście, duchy będą pomagały. No ale później różnie to może się skończyć, w zależności od tego, jak my się tutaj może nawet sprawdzimy. A więc zostaje teraz nam stragan. Beseriusz Jadeitowego Cesarstwa, tom 5. Gdzie ja kurwa straciłem wszystkie 4 poprzednie? Nie wiem. I ten będzie tyczył koni demonów. Okej, elegancko. Tutaj czegoś już się dowiedzieliśmy na temat jednego ze styli. Właśnie tego stylu końskiego demona. No i jak rozumiem, zadawane obrażenia przez przeciwników będą na nich odbijane. Ze względu na to, że działa te podpalenie. Nosorożec demon. Chyba mieliśmy już słonia demon, a nosorożec też już chyba był. Kuźwa, on leje jak pojebany. Nieważliwy. Chujnia. Dobra, będzie trzeba prawdopodobnie z Tygrysa. Słon odjebał mi. Trochę natracę się hapsów. No ale jeśli to jest jedyny sposób walki z nim, no to nie mam tak naprawdę innego wyboru.
To się przyda, ale przydałoby się w ogóle jakieś odnowienie całkowicie. Aha, tam się napierdalają chyba już z samą liścią. Więc szybko lecimy na pomoc. A nie, lisica jest tu, ale ma też swojego pomocnika jeszcze. To też spoko. Spoko. Rozmowa chwilkę trwała, ale nie była taka najgorsza. Cośmy się tam dowiedzieli, tośmy się dowiedzieli. To nasze. Przeczytamy sobie jeszcze jedną notkę, jeden stegan. Zaraz skrócę, co się działo. I mamy tutaj notkę niebiański ład, tam pierwszy. Chujowa ta notka, nic nie zrozumiałem. Dobra, tak, szybko troszeczkę to opowiadając, chciałbym kończyć ten odcinek już tutaj. Lisiczka od lat walczy, powiedzmy, z tą matką, czyli z tą boginią kanibali. Próbowała już tam wcześniej zniszczyć las, przejąć go, splugawić, ale jej się to nie udało. Bo lisiczka tam swoimi działaniami dała radę to powstrzymać. No i lisiczka pomogła, czy zwabiła nas częściowo tutaj, właśnie do niej samej, wszystkimi działaniami. Na przykład tym spotkaniem tego mężczyzny na moście oraz lisa, który go pokonał. W tamtym miejscu tamte wydarzenie miało dwa cele. Po pierwsze, pokazać nam, że jesteśmy słabi i że wprowadzić w nasze życie, w nasz umysł dozę niepewności, żebyśmy byli bardziej przebiegli, bardziej chytrzy i tym samym, właśnie będąc przebiegłym i chytrym, udało nam się rozgryźć kanibali. Drugim powodem było to, że przyjdziemy właśnie do lisicy, do leśnego cienia, czy to z powodu zemsty, czy z pytaniami, czy z jakiegoś innego powodu, ale po prostu mieliśmy do niej dotrzeć właśnie na rozmowę. Ona wytłumaczyła właśnie nam tutaj tą historię z tą matką, troszkę też o tym, że wodna smoczyca, czyli ta nasza bogini, ma dla nas właśnie jakieś zadanie, jakiś cel. I na te wspomnienie pojawiła się właśnie wodna smoczyca, która no niestety zagadkami powiedziała nam co nieco, bardzo mało co nieco, o tym co nas czeka. W dużym skrócie to brzmiało tak, że jak my zwyciężymy, to zwycięży również nasz przeciwnik, nasz wróg. Ale gdy my przegramy, to również nasz wróg przegra. Czyli żeby wygrać, będziemy musieli przegrać. Coś takiego. Także bardzo zagmatwane. Ciężko to będzie zrozumieć, ale się o to postaramy, żeby to nam się wyjaśniło. No i wróciliśmy do lisiczki. Lisiczka niestety nie jest w stanie nam wyjaśnić tego, czegoś więcej na ten temat, co nasza wodna smoczyca miała na myśli. Zwłaszcza, że jej nie słyszała, a jedynie czuła zapach, bo jako tako się znają. No i otworzyła bramy do matki, dzięki czemu będziemy właśnie mogli do niej dotrzeć, stawić jej czoła, ale gdy brama zostanie otwarta, będziemy musieli zamknąć temat. Nie będzie możliwości powrotu, zaprzestania gdzieś w środku, bo inaczej matka mogłaby się uwolnić. Kanibale podkopują tą matkę, właśnie chcąc ją wydostać, bo jest ona, powiedzmy, zamknięta w skale, w kamieniu. Ale dopóki leśny cień żyje, dopóki leśny cień podtrzymuje magią ten kamień, to kanibalom się nie uda do matki dostać. Ale gdy tylko pieczęć zostanie zdjęta, matka będzie wolna. No i tak jak wspomniałem, będzie trzeba raz na zawsze zamknąć z nią temat. I do tego będę dążył, ale już w przyszłym odcinku. Ten w tym miejscu sobie zakończymy. Dziękuję wam za dotrwanie do końca tego odcinka, za oglądanie. Miłego dzionka, miłego wieczoru. No i na razie.